6:30, ja od godziny na nogach, a Marcinek się obudził niedawno. Oj, jak tam, złoisz dzisiaj? Postaram się. Mi tyłek? Postaram się. A co ty to tak trzymasz? Jak myjemy ręce, dobrze. I myjemy ręce. Mam ci opowiedzieć. No powiedz, co mamy w kotlinie milickiej. No co mamy? Pełno jezior, stawów. Przede wszystkim tereny Natura 2000, bardzo bogate w lasy, nie tylko, piękne krajobrazy. A my jesteśmy, gdzie my jesteśmy konkretnie, pokaż. Gdzieś Łazy Wielkie, przejeżdżałem, Krośnice. Tak, to koło Krośnic jesteśmy. Wąbnice tu. Wąbnice tutaj jesteśmy, dokładnie. Tu jest słabe światło, a zobaczcie ile tu jest stawów. Tak, tu jest Milicz, to już są stawy te słynne milickie. Moglibyśmy się tam przyjechać, zobaczyć sobie. Może można tam podatkować, bo to też są stawy komercyjne mają. Czas na śniadanko. I idziemy nad wodę. A najlepsze jest to, że będziemy dzisiaj łowić z 12 godzin. Trzeba kanapki wziąć. Okej, to jest pelet od Przemka Solskiego. Wysłał mi ten pelecik. Dwie takie paczki. Go się rozrabia troszeczkę inaczej. Tak naprawdę mi mówił jak. Ale ja go zrobię swoim sposobem. Zaraz trochę wody pokręca i będzie odstoi i będzie git. Widzicie, dałem trochę wody. Pokręciłem, zostawiłem dosłownie na 15-20 minut. Jest dobry pelet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj kuchnia Marcina. Tak, gotuj z Marcinem. Tu będzie kuchnia zaraz odpalona, bo już jesteśmy po śniadaniu. Tak. Co tu dosypałeś? Match Pro. Karpiówkę z grubszą frakcją. Odrobina mączki rybnej. I mam dylemat. Czy pomarańcz z Marcela? No. Czy skopex, czy karmel. No słodko, bo wczoraj dałem mączkę rybną i pomarańcz i te liny i karpiki fajnie wchodziły w to. Chyba też dam pomarańcz albo pojadę z pomarańczem. Ja bym dał pomarańcz. Tak? No. Mówisz, a ty co? Ja nic, ja Dynamit Bites i pelet 2 mm od Przemka. I nic więcej. A czyli kolejna dzisiejsza rywalizacja. Kolejna rywalizacja? Ty chyba zaczniesz szybciej ode mnie? Nie, jeszcze zęty nie masz rozrobione. Nie, jeszcze zęty nie mam. No to ja sobie już przecieram i myślę, że możemy zacząć równo, żeby nie było... Tak. Bo ty wczoraj ode mnie szybciej wystartowałeś, ale... 5 minut i jednego... No, dobra, to ja idę się tutaj jakby dokończyć swojego dzieła. Marcin, a gdzie będziesz łowić? W którym miejscu jeszcze pokaż? Co, w tej wnęce? Tutaj będę chciał... Bardziej środek? Tak, środek, ale bardziej tutaj od tego drzewka do tego drzewka będę próbował, tam widzę spławy i też fajnie ryba tam się spławia. No też to zauważyłem, że tam troszeczkę chodzi, ale tu koło mnie jakby w ogóle nie ma spławów. No ale może to drobnica tam albo płoteczki. Myślę, że też płoteczki możesz dzisiaj wyciągnąć, aczkolwiek zobaczymy. Ja bym łowił w tej wnęce jakby. No raczej, wiesz, łowisz gdzie chcesz, ale ja bym łowił w tej wnęce. Też możesz sobie tutaj przegruntować, ale z tego co pamiętam, ostatnio byłem, to jest wszystko jedno i to samo. Nie, trzeba przegruntować. Ale tam się bąbluje. No. Tam się bąbluje z lewej, widzisz? No widzę. Tylko czy to owady, czy to jakiś lin? Może i linę. Dobrą do
To co, tęczyn czy namysłów? Tęczyn. Tęczyn? Tak, namysłów stali smak nieznany. A to było tanie, więc może być niedobre na śniadanie. A, to doleję do zanęty. Na razie tu położę te kapsle. Zdrówko. Zum Volt, jak mówią Niemcy. Wiesz, jak się ten robiło kiedyś, żeby ten robisz tak? Tylko jakby się zrobił mocniej, to by ci wyleciało. No. Fajna miejscówka. No, jestem ciekaw, czy dzisiaj nam się trafi, czy chociaż jest jednemu z nas, czy obydwoje coś złowimy fajnego. Marcinie, powiedz, skąd masz taki fajny stojak pod karuzelę? W niedzielę byłem razem z Marcinem na zawodach i otrzymałem ten stojak od Tomka Mołdawiaka, który był w sektorze pierwszy i stwierdził, że to jemu się nie przyda. W ogóle nie wyjaśniłem, jak to zmontować i zapytał mnie się, czy chciałbym takie coś mieć. Ja powiedziałem, że tak, i mi odpowiedział. Dziękuję Tomkowi za to, za jego dobre serce. A mi się przydało, bo akurat przymierzałem się do zamówienia takiego stojaczka. Bo to też tak, a to jest fajna produkcja polska Arkadiusza Orzeszyny. Tak, mhm. To jest regulowane, stabilne, można podnieść feder. Arma zamontować i ogit. No i git. Marcin, to powodzenia. Powodzenia. Rozpoczynamy nęcenie. Zawody 8.32, czas start. Ja idę na swoje stanowisko pracy. O, zostaję wam kamerę. Podajnik 15 gram z AliExpress. Zmieniłem z Presto na 20, bo tutaj jest koło metra masz chyba, tak? Tak. Koło metra, tu jest płycej. Może tak, żebyście coś widzieli. No dobra. Ty nęcisz coś wcześniej? Nie, ja od razu. Od razu jedziesz? Mhm. Bez nęcenia. Bez nęcenia, bo boję się, że ryby mogą. Że ryba ucieknie. Dobra, to ja też jadę bez nęcenia. Więc... drena, ona na 6 mm. Na razie sama mieszanka. Dynamit bajca. Bez peletu. To klip na gumce, recepturce zrobiony. Masz już rybę? I to ładną. O, to jest kubańcu. A ty sobie sam podbierz rybę. A będziesz na zawodach, to kto cię będzie podbierać? No. Może być większa. A jaki masz przyponek i ten? 15. 15? Na 3 kilo. Znowu tak może być później, że będę się przenosić. No już taki ładny. No brawo ty. Jesteś. No taki trójka? 2,5? No, 3? No coś takiego, no. Piękny. Na rybaczki. Ty się wie, jak go kurczę podebrać. No połóż go sobie, wyjdź sobie ze stanowiska, połóż go sobie na trawie i będzie ci łatwiej. No. Pierwszy rzut i trzy obcierki i uderzenie mocne. No i brawo ty. O, rzuć tutaj z rumu. No weź go, wyciągnij z tej siaty i pokaż, bo tak na trawie to wiesz. Ładna zdobycz, fajna. No. Bardzo waleczny. A mi alergia dopadła. Już się tutaj jakby nie rzucajcie o matę, bo zobaczcie, jaka super mata jest. Pan Sylwester wczoraj tutaj kosił.
O, jest branie. Masz? No. Kurde, i spinka. Poszedł. Ale tak to jest, jak nie wiem, wbity haczyk po prostu, wiesz, w korek. W korek taki go użyłem. A powinienem świeży założyć, nie? To jest właśnie ten błąd, którego nie należy popełniać. Siwy, co ci się stało? No była jedna spinka. A teraz założyłem ten pelecik, którym strzeliłem. Taki, zobacz Marcin. Takim pelecikiem to założyłem. Mhm. I wzięło po 5 minutach. Ale ładnie ten dyplomat się gnie, pracuje. Ty, ja mam branie. Dobra, to idź. Jakaś płotka. No. Fajne, nie? Tak. No, większych od mego. No chodź. No, ładny misiek. Możemy go z ciekawości potem zważyć. Trzynasta, moi drodzy. Od razu przepraszam za głos, ale przez jakieś 3 godziny dopadła mnie taka alergia, że po prostu szok. Przeniosłem się tutaj. Tu widziałem bąblowania chyba linów. Więc założę zaraz pół kuleczki oręcz. Pomarańcze z czekoladą dosłownie. Tam siedzi Marcin. Marcin, przenosisz się czy nie? Nie, dobra. No właśnie. No i Marcin wyciągnął 2 karpie. 2 chyba spiął. Ja wyciągnąłem 1 karpia, 1 spiąłem. I Marcin 5 małych płoteczek. O Jezu, po prostu masakra, nie wziąłem leków na alergię. Orange chocolate, tak jak mówiłem, że pół kulki zakładam, żeby to lekko pływało, nie tonęło w mule. I branie... branie po 2 minutach, ale czarny chyba taki, nie? Nie wiem. Nie wiem. Chodzi jak wariat. No. O. Ale czarny, co? Tak. Ładny, ubarwiony. Opa, przepraszam. Ale ładny. Wziął dosłownie na coś takiego. Czyli kulkę zrobiłem na pół, na takiego obierka. Jezu, alergia to jest straszna rzecz, naprawdę. Nikomu nie polecam. Teraz zmieszałem już pelet od Przemka z dynamit bajcem. I tu jest też troszeczkę, to jest chyba czwóreczka w karmelu. Oj, tak mi nie wyjdzie. To nie jest podajnik do... Jedną ręką to wiecie. O, coś takiego. Lekko dociskam i rzucam. Marcin takiego pięknego karasia złapał przed chwilką. Czy przed chwilką? Teraz. Na połówkę epidemii. No widzisz.
A, założyłeś od razu połówkę, ty cwaniaku. Chwilę później wyciągnąłem takiego, ale teraz z tego miejsca. Wcześniej łowiłem tu, teraz zarzuciłem tutaj spróbować. O, też złapałem karasia. Udało się. Fajna rybka. Opa. Kiełbaskę na grillu przerzucam, a tu mi kij jedzie. Ale piękne kolory. Marcin przeniósł się koło mnie, ale brania kompletnie ustały. Jaki mamy wynik, Marcinie, na teraz? Prowadzisz jedną rybą. 5-4? Tak. 5-4, tylko ty też miałeś kilka płotek, tak? Których dodatkowo jeszcze. Powiem szczerze, no ja 5, Marcin 4. Jest godzina już grubo po chyba 17. Nie, przepraszam, za 25. A łowimy od 8.30 rano, tak? I tak naprawdę powiem wam, że czy donęcasz, czy nie donęcasz, ta ryba kompletnie na to nie reaguje. To są jakieś takie przypadki. Tutaj miałem tak, że 3 ryby odłowiłem z rzędu i na połówkę właśnie czekolady z pomarańczą i się to wszystko skończyło. Na klasyka, na robaki, na pięki skubią płoteczki małe. Chociaż ty dzisiaj na pięki też wyciągnąłeś rybę, prawda? Pierwsze dwa karpie. A później płocie. No właśnie, tak zbytnio nie wiemy co zrobić. Właśnie miałem zaczep koło tamtego patyka. Wyciągnąłem... No i ty i ja po karasiu. A i po karasiu jeszcze, tak. Wyciągnąłem, urwałem patyk. Taki dosyć gruby. Zobaczcie ile jest na nim szlamu. Takiego... A teraz tego nie będzie widać, ale jak wyciągałem... O! O, właśnie mi kija wciągnęło... Dobra, już spokojnie mam, Marcin. Właśnie mi kija wciągnęło do wody praktycznie. Chyba poszła pod sam krzak, ten z lewej strony. Ale już ja mam troszeczkę bliżej brzegu, wypłynęła. Gdzie zanęciłeś z godzinę temu. No ale myślę, że to był znowu przypadek tak naprawdę. Branie było takie, że zatrzymało się na podpórce wędka. Kołowrotkiem się zahaczyło, bo byłaby już w wodzie. Ty, co to jest? Chyba nie jest karp. Czy pełnołódzki? Bierz podbierak. No ale ładny będzie. Wydaje mi się, że to jest pełnołódzki. Przez moment zobaczyłem, ale mogę się mylić. Dlatego tak chyba mocno pociągną, bo pełnołódzkie są silniejsze niż te. O, tak. Pełnołódzki, tak. Mimo, że nie jest duży, karp prawie wciągnął wędkę do wody. Bardzo waleczny, żywy. Piękne te karpie są tutaj. Wezmę, doleję troszeczkę tego do zanęty swojej. Nigdy na Federbite'a nie łowiłem, szczerze mówiąc. Jakoś się broniłem. Marcin tutaj ma niektóre przynęty z tej firmy. Aczkolwiek na forach piszą, że sprawdza się. Tu sobie jeszcze pokruszyłem trochę w blenderze. A dosypię już. Trudno, powinienem troszeczkę do pudełka i spróbować. Tak ten. Ale niech mają kolorowo. Kolorowe jarmarki, niech mają wesoło. Tak dużo wsypiemy. To może powyciągam, bo sobie zostawiłem kilka białych, bo białych nie mam takich. Wymieszam. Lekko jeszcze może domoczę. Zobaczymy. To są, wiesz, pokrojone, zblendowane ringersy. Jest następna ryba po 6 minutach. Zadziałało. Warto kombinować. Tak bardzo mocno wali do dna, aż jestem w szoku. Na początku był taki
spokojny. A teraz nie da się go oderwać od dna, nie chcę na chama, bo mam tu... Oj, proszę, tu krzaki. Mam tu 0,15 przypon. Ale ładny. No, czarnuszek taki. Taki długi jest po prostu, nie? Fajny, taki długi, nie? Inny. Tak. Jest 8,4. Ale takie czarne, bardzo ładne takie. Fajna rybka. Bardzo słaba jest ta foremka, taka silikonowa. To zwykła jest z Mikado chyba, wiesz? Ale najlepsza jest Prestona. Jest guziczek, można wypchnąć. Jest elegancko. No. Drener ma też takie. Musisz... właśnie chciałem ci powiedzieć, Marcin. No. Drener ma tak samo, że trzeba odchylić i wyciągnąć. No, to odchylanie jest cienkie. A wiesz co pan Stachu Karwacki mówi? No. Żeby delikatnie posypać suchą żonętą i nie zostawić. No ale nie po to wyprodukowali Prestona za 16 zł, żeby sypać suchą żonętą, no. Szkoda ci sprzętu. Kurka. Ty to jesteś. Daj tu trochę tego, co tu mogli tutaj pospółki. Co ci dać? Tej zanęty. Daj się dam. Ten tu już w ogóle czarny. Tak. To jest. Jest po 20, zakończyliśmy naszą dzisiejszą rywalizację. 11 do 4, jak na mniej więcej 11 godzin łowienia. Troszkę słabo, ale fajnie, że w ogóle udało się coś złowić. Troszkę tych rybek było. Marcin, w porównaniu do wczorajszego dnia, chyba niezbyt zadowolony, co? Dałem ci wczoraj wygrać. Masz kawałek Ridgersa, jak obgryzałeś kulkę. Marcin, chodź, zrobimy taki challenge. Liczysz do 8 i moje krzesło Matrixa złożone. Nie. Tak? No, trzymaj telefon. Tylko tak liczysz do 8, no dobra, może się czekaj. Uda. Czekaj. Albo do 10, bo postaram się zmieścić w 8 sekundach. Dobra. I będziesz liczyć, tak? 8 sekund. 3. 2, 1, start. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No prawie. Lęko tak. Się zamotałem tam, bo mi odskoczyła ten. Tak jest. Dziękuję. Proszę. Jutro mamy Boże Ciało i postanowiliśmy, że jedziemy gdzie indziej. Gdzie? Zobaczycie w następnym odcinku.